KKK, Campus, kampus, kampus. Witajcie, kronika wypadków filmowych. Elo, elo, elo! Ostatni raz przed świętami i parę disclaimerów, zanim zaczniemy, po pierwsze. Ha. 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 Nasza zima nie taka zła. No właśnie w ogóle nie jest zła, jest najgorsza, jakby mogła być. Yy, Zawsze bo... tak jest, bo jeszcze nie, nie zaczęła się astronomiczna zima. Ale mogłoby być na tyle zimno, żeby te wszystkie zarazki. Więc pierwszym disclaimerem jest to, że jestem chory, więc jak będę chrypiał i kaszlał, dlatego też nie było nas w poprzednim tygodniu. Załóżcie y, chusteczkę na głośnik. Tak, i będę brzmiał. Jeszcze gorzej niż brzmi obecnie. To pierwszy disclaimer. Drugi taki, że jesteśmy z Wami wir wirtualnie, to znaczy nie ma nas w studiu, to znaczy dzisiaj wszelka interakcja, w tym wyjątkowo Zawsze kontrowersyjnym jesteśmy. odcinku. Zawsze jesteśmy z Wami wirtualnie. Nigdy na... nie jesteśmy u Was w salonie. Nie jesteśmy na żywo. Nasz e... głos w Waszym salonie. Więc wszystkie smsy i wiadomości na Facebooku bardzo krytyczne zachowajcie sobie na nowy, piękny 2020, na nową dekadę po nie, prostu nie, nie. sobie zachowajcie. Może zróbmy tak. Na kronika wypadków filmowych na Facebooku Piszcie do nas wiadomości, bo my je odbierzemy! SMS-ów nie, nie przeczytamy. No, okay. A trzeci disclaimer jest taki, że to może być ostatni odcinek w kroniki wypadków filmowych, ponieważ po tej nawałnicy nienawiści, jaką planujemy dzisiaj odpalić wobec gwiezdnych wojen, Disney Polska może ja nie z całą swoją mocą po prostu spuścić młot na, na naszą audycję. Niech na nie spuszcza. Niech, nie nie, niech nie spuszcza. To zostanie sam koperski, sami wiecie, z czym to się wiąże. Ja spróbuję y, zamówić y, przynajmniej bilety na. Spoko przede wszystkim. Pojawiła się obietnica, że będziemy mogli ten film obejrzeć, ale ta obietnica została wycofana. Nie zraza kulisów, Maćku. <laughs> nie, spoko. E, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach, aczkolwiek nie widzieliśmy ich, a jeszcze jesteśmy parę dni wstecz w stosunku do naszej e, emisji, więc e, jeżeli już widzieliście, albo jeżeli macie jakieś przemyślenia, to piszcie śmiało, a my dzisiaj bazujemy na tym, co już się pojawiło i nie jest dobrze. Ale zanim e, o... E, Gwiezdnych wojnach to parę spraw z ogólnego wielkiego świata filmowego. Pojawił się nowy materiał z mojego jednego z najbardziej oczekiwanych filmów um, przyszłego roku. Diona? Chyba drugiego albo trzeciego najbardziej oczekiwanego w takim razie. Nie z Diona? Nie, z filmu Top Gun Maverick. O. Eee, nie jest to trailer ani nie jest to teaser, jest to taki wiesz montażówka z planu, która nazywa się Real Flying, Real GeForce z pióru adrenalin, czyli em, to jak kręcono sceny. Można było się spodziewać, że kolejny film z... Tom z Tomem Cruzem mhm. będzie reklamowany w ten sposób, bo Tom Cruz znany jest z tego, że robi własne popisy kaskaderskie, że na, jak wisi na skalę, to naprawdę wisi na skalę, jak wisi z samolotu, to naprawdę wisi z samolotu, a jak będziemy mieli okazję zobaczyć go jako w w roli pi pilota-myśliwca, to najprawdopodobniej dla, dla nie przepuściłby takiej okazji, żeby zasiąść... Z, to. Może za drugimi starami. Właśnie stary. Najlepsze jest to, ile jest pracy wykonane w samym żeby filmie. Udawać, to, że, on, że on jest w tym pilota. siedzeniu z przodu, a nie z tyłu. Gdzie po prostu te kadry są widać przycinane, tak żeby ten, ten fotel był prawdziwego pilota. Bo to mi się wydaje, że to są ci Blue Angels. Jest taki reprezentacyjny. Um, reprezentacyjna eskadra. Um, Sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, która jest poza tym, że jest reprezentacyjna, to również jest taka demonstracyjna. To znaczy, występuje właśnie w filmach, i, w, i on podejrzewam, lata z nimi, ale to, jak to wygląda, i to, jak bardzo filmowe po prostu jest samolatanie tymi myśliwcami, jest dla mnie. Zastanawiałem się nad tym, że była taka seria filmów Żelazny Jastrząb, kojarzysz to? Był Czarny Helikopter, kiedyś taki serial. Black nie. No nie, dobra, że. Airwolf. Razy... No? Werwolf, nie. Airwolf, Air werwolf. <laughs> nie, to nie te okolice. W każdym razie, jakoś filmy takie stricte oparte na tym, że Kolesie latają tymi myśliwcami i mówiąc, o, o już... Awiacji mhm. w ogóle, są zupełnie. Um, nie wiem, czy to jest za drogie, czy, czy jakoś. Um, no nie wiem, ja po prostu nie Ciężko nie, nie z tego osadzałbym... wycisnąć coś bardziej różnorodnego, ale to jest tak niesamowita jest taka scena w tym w tym materiale, gdzie oni po prostu startują z lotniskowca i ten moment, kiedy on się odrywa i nabiera tego pełnego pędu, jest tak dobrze zrealizowany, jest czymś, co po prostu absolutnie robi każdą scenę. Nie, mhm. nie, nie, nie rozumiem tego, dlaczego dlaczego ten motyw jest tak rzadko wykorzystywany. Liczę na to, że jeżeli ten film będzie no, sukcesem, a wygląda bardzo dobrze. W pierwszym Top Gunie ee, uch. Widzę to. W pierwszym top gunie wykorzystano zaledwie kilka chyba ujęć na licencji Armii Stanów, Stanów Zjednoczonych, wykorzystano jakby prawdziwe, mhm. a reszta to były. No, siedzieli makiety, w studiu, nie? tak? No, no tak, no to tutaj to, co ma wyróżniać ten film, to jest to rzeczywiście to, że goście latają, i e, też intencją tego materiału jest to, że pokazują różnych aktorów, którzy w tym filmie będą grali, jak odpływają po prostu e, przy przeciążeniu, i jest tylko jedna parosekundowa scena, gdzie pozwolono. Tomowi Cruzowi wyglądać jakby po prostu mu trochę tam... Jakby A tak, jest, do tego swojego zinu. Ma kontrolę. No Wiesz no, on jest i jest Tomem Cruzem. On w ogóle, wiesz no, on jest przeważnie producentem tych filmów i jest też główną gwiazdą i człowiekiem, bez którego one by absolutnie nie powstały, więc to nie... nie on ma specjalne traktowanie we wszystkich tych um, materiałach promocyjnych i niewątpliwie to jest też częścią jego kontraktu. Wspaniałe, wspaniałe ujęcia, ale no nie robi się e, poza tym, że się robi e, top gun, to nie, nie robi się filmu. O, wiesz, film... Czy pamiętasz e, w Jackasie, mm, albo w Jackasie trzecim? Kiedy ustawili odrzutowiec na pa pasie startowym. Tak, i robili różne wygłupy z tym związane. I, i jest Podstawiali taka różne rzeczy. Pod jest jest taka scena, jak wrzucają. E, Piłkę do futbolu amerykańskiego, w ten ciąg e, silnika mhm. i ona po prostu z podrzuconej piłki e, wygląda to jak gwiezdne wojny, praktycznie. Znaczy po prostu pff, znika, znika w przestrzeni. Jakby się I, Ryan Dunn siedzący, e, w, pijący herbatkę, gdzieś po prostu zwiany momentalnie z tego. No, jakby siła i. marzący Tony, e, sprzęt musi po prostu unieść z lotniskowca, między innymi. E, to już chyba ekstremalna sytuacja. W e, kilka sekund. Tam jeszcze oczywiście pomaga taka wyrzutnia na sprężoną parę. Ale tam jest jeszcze taki, Ale... taki taka zasłona, jakby, która. Czy to jest w ogóle rzecz, którą powinniśmy się jarać? Czy chcemy zobaczyć film? Nie? Jakby film musi być czymś więcej niż popisem. Będziemy dzisiaj, będziemy dzisiaj gadać o Gwiezdnych Wojnach Nowych, więc jakby w, w, klejmy się już ten klimat w takim razie tego, że film nie musi być filmem. Grunt, żeby wyglądał spoko. To ja żeby... widziałem taki film, y, y, widziałem w zeszłym tygodniu taki film, który nie musi być najmądrzejszy, y, nie o to w nim chodzi. Nie chodzi w nim o to, żeby tam cokolwiek się kleiło, y, poza popisami kaskaderskimi i efektami specjalnymi. Boże ciało, Anka Komasy. Nie, Six Underground. Okej. Okay. Michaela hmm. Beya. Um, to jest film Michaela Beya? Tak. Tak, okay. tak e... wyglądał, teraz, teraz mi się to układa. Ta, wygląda tak, jak gdyby ktoś chciał zrobić film tak jak Michael Baby to zrobił, ale nie miał odwagi. A więc all in, wszystko. Od popisu kaskaderskiego do popisu kaskaderskiego. Jak przejść z punktu A do punktu B z największą e, liczbą wybuchów, eksplozji, mm -hmm. pościgów e, i wystrzałów. Odpowiada na to pytanie właśnie film Six Underground. Ja planowałem to zobaczyć, i to będzie chyba trzeci film Michaela Bey'a w takim razie, który zobaczę. Chociaż po, twoim, po twojej mini recenzji chyba mi się odechciało. Bo Paradoksalnie, widziałem... zapasz sobie kubek kawy albo. Tak, żeby się troszkę... Żeby nie zasnąć, bo to no, robi się monotonne no, w pewnym momencie. Mnie nie, kompletnie mnie nie, nie interesowały Transformersy, to, to znaczy same Transformersy miały dla, były tak dla mnie mało przyciągające, że wiedząc jeszcze, że to są kiepskie filmy, kompletnie mi się nie chciało ich, ich oglądać. Oglądałem Pearl Harbor, które był pierwszym filmem, na którym wyszedłem z kina, który miał rewelacyjny zwiastun. I, a sam film był nudny, to był jego problem, że był nudny i widziałem Pain and Gain, czyli ten najbardziej... I cash? Tak, ofowy nazwijmy to i to jest film, który uwielbiam mhm. mimo jego oczywistych niedociągnięć, nie ponieważ jest czymś takim, że oglądasz to i się zastanawiasz, jak coś takiego mogło powstać. Grają w tym absolutnie topowi aktorzy, którzy są do tego dobrymi aktorami i grają w czymś tak przedziwnym, czymś co nawet e, tam dobór e, palety kolorów, tego jak ten film e, jest, e, jak te kolory są wypalone w tym filmie, jest tak po prostu dziwny, że ja oglądałem ten film wielokrotnie i za każdym razem oglądam go do końca po prostu nie mogąc uwierzyć, że, że, że coś takiego powstało. Jednocześnie Mark Wahlberg i The Rock w jednym filmie dla mnie już jakby są wystarczającą przyczyną, żeby przy czymś przesiedzieć. E, niecałe dwie, dwie godziny. Jeżeli ktoś nie widział, to jest to jest jeden z najgorzej ocenianych i w ogóle e, to, to jest autentyczna historia, która została przekazana, pokazana w tym filmie w sposób jeszcze bardziej bezduszny i nieprzyjemny niż... E, niż ta historia, którą, którą obrazuje. Eee, więc interesujący kawałek kina i może ten Six Underground będzie w takim razie No tutaj nie ma ani Marka Wolberga, ani The Rocka. Jest, to jest Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, który gra Ryana Reynoldsa, więc jest yy, jego główną bronią Poza tym, że ma portfel wysłuchany hajsem, są żarty, okay. są odzywki, ale o, oprócz tego na ekranie Melanie e, Laurent. Tak, czyli ym, z m.in. Inglorious Basterds, tak. E, Szoszana. 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 Yes. Au revoir, <laughs> tak, tak. E, Manuel Garcia e, Ralfo, e, uroczy. E, Adria Arjona, Dave Franco się pojawia. Natomiast nie wiem od kiedy bohaterowie kina akcji i kino akcji musi, nie wiem, zahaczać o takie pseudoważne tematy. To znaczy, co jest złego w ratowaniu świata przed jednym zepsutym milionerem, który nie wiem, kupił ruskiego satelitę i próbuje strzelić laserem prosto w środek Białego domu. Dlaczego musimy ratować, dlaczego musimy. Nie wiem, bohaterowie na akcji, w tym wypadku właśnie Ryan Reynolds wziął sobie za cel zaprowadzenie demokracji w jakimś fikcyjnym państwie na dalek dalekim wschodzie? I dlaczego bierze się za to kino akcji, które bierze się za to w tak łopatologiczny sposób? To jest dyktator, on ma dobrego brata, który kocha demokrację. Zróbmy tak, złego zabijmy, a dobrego wstawmy. I jest to przepis na demokrację według Michaela Beja, który jest koszmarnie głupi i nie mówię tu, jakby nie chcę, żeby film akcji był mądry, ale nie chcę, żeby tak wyznaczał, właśnie... postrzeganie. Dla, dlaczego nie może wziąć, jeżeli z głupim filmem akcji weźmy, spróbujmy, nie wiem, ukraść wielki diament yy, wielkiemu złoczyńcy i dać mu nauczkę. Albo yy, zemsta na, na, na kimś, kto ukradł ci żonę. Na, nie wiem, nawet weźmy jakiegoś super który kupuje broń i chce zrobić, nie wiem, yy, przewrót albo wielki atak na, yy, na nasz kraj. Coś. Na czym nam zależy. Powiedzmy, boimy się, że ktoś porwie autobus pełen dzieci i y, zainstaluje w nim bombę i każe człowiekowi nie, 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 nie jechać y, szybciej niż okay. tam, nie wiem, 100 km na y, godzinę. Boimy się, że. speed masz na myśli. Tak, boimy się, że ktoś porwie, y, nie wiem, y, przejmie panowanie nad pociągiem, którym jedziemy, albo nad statkiem, którym płyniemy. To film liberator w... dwójka. Tak, albo porwie statek pełen głowic nuklearnych. Tak rzeczy że się boimy na co dzień, a nie że jest jakieś państwo z Stan w końcówce nazwy ale to o to chodzi, że oni, na, oni wymyślają jeszcze te kraje naprawdę. To, to jest coś, co robił James Bond w latach 70. -tych. Albo no, wymyślanie krajów, gdzie, które są niestabilnie polityczne gdzieś na świecie, jest po to, to, żeby osadzić aluzja, w nich historię, ta... jest po prostu tak m, m, leniwe intelektualnie. Jeszcze nie ma to nic wspólnego z tym krajem, bo tam jest na końcu jest zły człowiek, który ma powiedzmy tam kilkunastu generałów, których też trzeba się pozbyć. I jest dobry człowiek, którego trzeba tam jakby wsadzić, ale ani historii tego kraju, ani w ogóle nie toczy się to w tym kraju, ani nic takiego. Po prostu jest to najgłupszy z możliwych pretekstów do tego, żeby się pościgać, porobić wybuchy. To wszystko jest zrealizowane tak, że myślisz sobie, wow, to naprawdę, Netflix? Jesteś na tym poziomie? Super! Wiesz co, ale... Tylko nie róbcie takiego. To, to drażni mnie za każdym razem, kiedy widzę tych bohaterów, yy, którzy wracają do tego, do tego samego, do, do tej samej yy, linii fabularnej, że a no tak, no tak, to jest ten dyktator, o jest, nie. Ten, I ten, ten człowiek, który ma siąść na, na, na tym tronie zamiast tego dyktatora, który taki jest super i w ogóle jest taki, ojej, no nie rozumiem, że jako political fiction i political thriller ten film cię nie zadowolił. ale Bo on nie jest tym, on jest, to, to jest Netflix on nie udaje się rządzi zupełnie innymi, fiction. to jest totalnie 100% no okay, tak się domyślam, ale Netflix się rządzi zupełnie innymi prawami, to znaczy teraz już ten kontrakt albo wygasł, albo się po prostu skończył, ale Netflix, e, jak się u nas pojawił, to jedną z takich rzeczy dyskutowanych był ten, e, jego zamówienie sześciu filmów komediowych od Adama Sandlera, e, którym mm -hmm. jednym z nich był ten e, o Indianach, film straszny był ten z Dainą e, jak, jakkolwiek. No. To był tam Ridiculous e, six, six, tak. E, później był taki, że on tam był, udawał, że był agentem CIA, później, że był tam tym jakimś agentem gwiazd w Hollywoodzie i te filmy były... Absolutnie beznadziejne. Miały po 1% dobrych recenzji, po 0% dobrych recenzji na, na Netflixie. Jednocześnie Netflix w e, swoich materiałach prasowych informował, że były to jeden z najlepiej oglądanych filmów na, na, na platformie. E, Irlandczyk w tym tygodniu udostępnili informacje na temat Irlandczyka. 25 milionów kont obejrzało Irlandczyka na, na, na Netflixie, więc tutaj jakby korelacja ta między jakością i mm, jest duża czy krytyka, czy dyskutuje się o tym, że w dzisiejszych czasach filmy mają bardzo trudne zadanie, ponieważ kiedyś było tak, że... Hmm, były, film mógł wejść bez pokazu prasowego, i wtedy ten pierwszy weekend, do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze recenzje w prasie, film był w stanie na siebie zarobić. Teraz jest tak, że ludzie idą w piątek do kina i z tego kina już piszą znajomym, że nie idźcie na ten film, wybierz coś innego jutro, że, że to jakby zabiło trochę to kino. Popcornowe i wszelkie strzały nieudane, które powiedzmy sobie, są 80% tego, co produkują wytwórnie i nie ma siły, żeby produkować tylko, tylko dobre filmy. I Netflix jest w pewnym sensie na to impregnowany, ponieważ ludzie oglądają to, nie muszą iść do kina, nie muszą kupować biletu. Mają wykupiony mają abonament i siadają. Będzie to głupie, to wyłączę w połowie, a może się całkiem nieźle rozerwę. Jest mi to wciskane po prostu za każdym razem, jak włączę Netflixa, więc czemu by nie spróbować? Są znani aktorzy, jest Michael Bay. Widać, że ten film jest bardzo kasowy. A poza tym, oni widać, że próbują z różnymi gatunkami, z różnymi w wiele koszyków sypią jajka, może się wykluje coś z tego e, sensownego. Więc ja zasadniczo z tym nie mam problemu. E, teraz najbardziej oczekiwany film. Ha, wojenny. Dobra. Film tak, Wojenny. Y Science fiction. Dziewiąta część sagi Gwiezdnych Wojen. I tak jak wspominaliśmy na początku, nie widzieliśmy jeszcze tego filmu, więc tak naprawdę podsumowujemy to, co się w sieci pojawiło i to, co um, jest um, pewnym zamknięciem dyskusji o tej części, um, o, o tej części sagi, a um, opinie i um, nie, nawet nie chcę mówić recenzji, bo recenzji już się trochę pojawiło, ale mam wrażenie, że um, bardziej interesujące są takie analityczne spojrzenia na to, jak e, się plasują te trzy filmy w tym, po pierwsze, co Disney obiecał e, jako tą nową odsłonę, e, jak, nową i swoją odsłonę Gwiezdnych Wojen, i ten plan na najbliższe lata wobec e, tej, tej serii, a także tego. Jak e, spełniają się pewne e, założenia i przepowiednie, które lat temu pięć czy siedem e, niektórzy poczynili? Otóż e, najnowsza e, część sagi, która nazywa się. Jak się nazywa ona po polsku? Saga? Gwiezdne wojny. Nie, jak się najnowsza część nazywa po polsku? E... Nazywa się. Coś nie, tam Skywalker. Nie wiem. Będę oglądał po no angielsku maciek. Skywalker odrodzenie po polsku się nazywa. Jest to y, Odpowiem się nazywa obrodzenie, obrodzenie wątków, bo podobno wątków jest y, mnóstwo dla każdego coś miłego. Y, i tak jest dopieszczanie tych fanów, ten tak zwany fanservice y, z każdego zakątka ekranu. A przypomnijmy tylko, jak to się wszystko skończyło w poprzedniej części. Myślę, że mm -hmm. nie będzie już to spoilerem, ale zakon, y, czyli First Order, nie wiem jak to po polsku się nazywa. Zakon, zakon chyba właśnie. Y, zadaje, wydawałoby się, prawie ostateczny cios y, Rebeli. Nawet nie rebeli, tylko y, to jest. Y... No pies z tym wszyscy wiedzą o co chodzi, no. Okej, okay, y, ale trik, który wykonuje Luke, w ostatniej chwili ratuje garsteczkę taką, tylko garstkę i inspiruje, właśnie, inspiruje rebelię. Mhm. Bo to jest. Y... Okej, okay, czyli tak, że jest odrodzenie rebeli w pewnym sensie. Mhm. I. Y... Poprzedni i... film był bardzo krytykowany, za, czy krytykowany. Był kontrowersyjny i opinie na jego temat były podzielone, ponieważ w stosunku zwłaszcza do pierwszego, do pierwszej części, czyli Przebudzenia Mocy, które było ewidentnie pierwszym filmem nowej trylogii, czyli powracało do wykorzystanych wątków, stawiało fundament pod znany fundament, pod to, żeby opowiedzieć historię, która z jednej strony jest jakąś nową odsłoną, z drugiej strony jest odsłoną w uniwersum, które wszyscy znamy i w uniwersum, w którym pewne wątki powracają i w którym pewne motywy muszą się pojawić w każdej odsłonie serii, to odwracało to zupełnie, że był to film może nie kameralny, ale oparty na jakimś, na jakimś jednym wydarzeniu, to znaczy zakon ściga rebelię. Poza tym e, pewne rzeczy, które wydawały się, że są istotne i które będą motorem napędowym te, te, tej historii, rozłożonej na trzy części, e, zostały przedstawione jako albo mało ważne, albo w ogóle odrzucone. Na przykład historia pochodzenia e, Rey, czyli. No to, to się ludzie zastanawiają, czy jest. Yy... Czy ona pochodzi z. No nie, no, linii... ale, ale tam było powiedziane, jesteś nikim. Jakby to też było, wiesz, cokolwiek by to było, to wybrzmiało, to, to, w tym, wybrzmiało to w tym filmie wystarczająco mocno, żeby był to jakiś motyw, który, na którym. Mm, spotkała się z Lukiem, jeżeli Luke nie powiedział, że. Jesteś naj, najwidoczniej z, nas, z naszego rodu, z naszej linii. No dobre, to ty już Koper, wiesz, dopowiadasz sobie to, to co Ludzie To mi się wydaje, albo, że jest istotne. No nie wiem, bo ludziom się wydaje, widzą i fanom gwieznych wojen, że ktokolwiek ma moc. A przypom, przypomnij mi chyba, e, zdaje się, że nie po. Kto jeszcze dzierżył miecz? E, e, no no ten w Finn. Tak. Finn, tak, John Boyega. Mhm. Jeszcze był w stanie władać mieczem. E, no wziął Jedi. go do ręki, nie? Więc. To wiesz, to, a, a powiedziane było, że tylko zdaje się, prawdziwy Jedi jest w stanie to zrobić. Że w ogóle, no okej, okay, wiesz, to, to o to chodzi, że. Wiecie, to są nowe bliźniaki mocy, jak y, Luke i Leia. Ale no. pierwsza część domykała pewne wątki ze śmiercią Hanasol Solo, etc., a druga część, y, czy to się podobało, czy nie. Jest wiele osób, którym się ten film nie podobał, wiele osób, które uważają, że to jest najlepszy film w ogóle ca całej sagi, ale. Wybierało pewne, pewne świeże podejście i przede wszystkim właśnie kończyło się w punkcie, który miał być jakimś punktem wyjścia. To znaczy, trwa wojna z zakonem, zostaje garstka rebeliantów. To jak oni wychodzą z tych gruzów tej zniszczonej świątyni, czy cokolwiek tam, to było, że na, na każdym z nich w zwolnionym tempie, z epicko-patetyczną muzyką, zbliżenie na twarzy wychodzą, rozglądając się na nowy świat, w którym oni teraz będą budowali coś swojego. W nowym filmie zasadniczo wszystko to jest, jako że nie sprawdziło się komercyjnie, zostało odrzucone. Wszelkie głosy, bo też dla mnie niezwykłe jest to, zwłaszcza w polskim fandomie i w polskim takim pop sferze, pop kulturowej sferze, to jak ludzie, którzy udzielają się w tym, którzy są jakimiś takimi liderami opinii, zasadniczo są. Tylko konsumentami tego. znaczy, Oni nie mają żadnego krytycznego spojrzenia na to. Ich całe krytyczne spojrzenie e, może być takie, że nie podobało mi się Last Jedi, ale obejrzałem. I przede wszystkim ilość czasu, którą oni są w stanie zainwestować w coś, co jest tylko po prostu e, produktem. Że są w stanie obejrzeć, nie wiem, naście razy te filmy po to, żeby wycyzelować swoją, e, swoją opinię. Jest dla mnie e, o tyle problematyczne, że to nie są... To nie jest normalny sposób konsumpcji tego typu um, kultury, czy te, tego typu produktów kultury. To, ten film powinien być zrozumiały za pierwszym razem, i powinno nie być w nim widać tego, że on jest czymś zaplanowanym po prostu w konferencyjnej Ale tego sali śniegu. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Poza tym, jak człowiek, który oglądał y, wszystkie poprzednie części, ocenisz obiektywnie, czy nawet subiektywnie, jak ten film ogląda, oglądałby się, gdybyś nie miał pojęcia o Gwiezdnych Wojnach. No ale to w ogóle wiesz... Czy Dla... istnieje jeszcze ktoś, o Gwiezdne Wojny, to jest część Star Trek'a? Czy... To, to nie o to chodzi, tylko, że te nie ma filmy klubi. z jednej strony składają pewną obietnicę, to znaczy, że będą epicką, w tym wypadku epickim zamknięciem tej trylogii. Z drugiej strony, że będą jakoś stały na własnych nogach i domkną wątki, takiej, które... Nie, takiej obietnicy nikt nie składa, że to będzie film dobry po prostu. Nie, to po prostu jest zamknięcie sagi. Tyle. No, ale to koper i to jako zamknięcie sagi, problem z tym filmem to tak jest że wszystkim obiecało, taki, że do trzeci będzie... akt po prostu dobry film tylko to jest po prostu no, ale powrót króla jest po prostu dobrym filmem ale powrót króla jest też no obej obejrzałbyś sam powrót króla po prostu e, no nie ma Na problemu przykład... ja, ja myślę że jest dużo ludzi którzy jest, sobie e, akurat wiem, ten film miły zimowy wieczór obejrzałbym sobie powrót króla no okej, okay, to, to jest jakaś część większej, e, większej historii, Czy się ale spokojnie, spokojnie znając, nie, mógłbym spokojnie obejrzeć tylko e, Powrót Króla, który jest najlepszym filmem z, te, z tej trylogii i najlepszym filmem również stojąc na, w, na własnych nogach, wiedząc po prostu i rozumiejąc, rozumiejąc co się dzieje, to nie jest... To nie jest właśnie dziewięciogodzinny film. Tak jak Gwiezdne wojny też nie są dziewięciogodzinnym filmem, zwłaszcza, że ostatnia godzina, trzeci akt ostatniego filmu, tego o którym teraz mówimy, jest w zasadzie tylko i wyłącznie e, tym member berries e, south parkowym tylko i wyłącznie nostalgią, tylko i wyłącznie przywoływaniem pewnych rzeczy. I najgorsza w tym jest hipokryzja. To znaczy, to, że. Już nie dostaniemy tych biletów, nie? Nie, nie, no, i, I Weźcie je sobie i dajcie tym wszystkim różowo-włosym Incelom, którzy to e, tak zachwalają waszą robotę, e, ale że. E, hipokryzja, która polega na tym, że ten film, podobnie jak e, a, e, Avengersi ostatni, jest wyciskaczem łez. Dla ludzi, dla których gwiezdne wojny w ich serduszku mają jakoś wyjątkowo ważne miejsce, mówiąc, że e, to. Kończymy tą historię. Pożegnajcie się ze swoimi bohaterami. To jest e, zakończenie Gwiezdnych Wojen, filmu, który jest najważniejszą e, sagą, w, jeżeli chodzi o komercyjne kino. Przy czym jest to absolutna bzdura: to znaczy, za dwa lata będzie kolejny film. E, wy, wywrócili się już na tych standalonech, niestety, po solo, które było po prostu zbrodniczo-kiepskie, e, ale. To była moim zdaniem ostatnia rzecz, jakieś ryzyko, które podjęli. I po, po tym, to, to, żeby między tymi głównymi filmami wrzucać rzeczy, które będą jakimiś osobnymi historiami, czymś, co będzie brało z tego, z tego wszechświata, z tego uniwersum i opowiadało coś na, stojącego na własnych nogach. A Gwiezdne Wojny, jak widać, nie są w stanie stanąć na własnych nogach, a przynajmniej nie są w stanie stanąć na własnych nogach, jeżeli stają się częścią tak potwornie, Komercyjnej i po prostu nastawionej tylko na, nie, na nie, nie chodzi o robienie pieniędzy. Każdy amerykański film ma zarabiać pieniądze, ale pieniądze tak gigantyczne, że podejmowanie jakiego, jak, jakiegokolwiek ryzyka do tego stopnia, że przecież ten film miał reżyserować w ogóle zupełnie inny reżyser i ten film zasadniczo miał być innym filmem. Eee... Nie, nie, nie Quaron, ale inny reżyser. Trzy filmy miał mieć trzech reżyserów. Rozpoczynamy od J.J. Abramsa, który powiedzmy jest producentem duchem takim, który pilnuje, pilnuje tego wszystkiego, po czym biorą to reżyserzy, którzy ja, jakiś sznyt będą mogli temu nadać. Po czym przyszedł reżyser, który na, nadał sznyt e, ostatniemu Jedi i absolutnie ten sznyt w ogóle okazał się nie tym, czego Gwiezdne wojny potrzebują, ponieważ za małe ciepecie z tego może być. Więc dali JJ. Ty weź to i zrób to tak, że, Myślę, że żeby im, się. Tak? Że to, to, to trafiło. Nie no, ewidentnie wiesz, to, no to. Mamy, ten, mamy tę franczyzę kupić Ale przecież tak już było dolki. solo. Tak już było solo, że w ostatniej chwili ściągnęli. E, ściągnęli. Mm... Goście od Apollo 13, kogo? Figa? Nie. Nie, nie, nie. No, z bardzo znanego reżysera, o znanym nazwisku, ja niestety nie mam pamięci no to Sprawdź już, po prostu to no, koper, o, o, który Star Wars Story. musiał uratować sytuację i zrobić... Tak, Ron Howard, zrobić tak mdły film zrób, jak te twoje ekranizacje Dana Browna, które są beznadziejne. Ale mnóstwo ludzi ich ogląda. Zrób nam to, bo tego potrzebujemy w, te, w tej sadze. I to jest niestety też drogowskaz w ogóle dla, e, dla kina w tym momencie. Nie, dla mnie nie jest problemem to, że e, te gwiezdne wojny nie są wystarczająco e, e, awangardowe, czy, czy. Tylko to, że tak jak mówiłem, e, dla mnie. Ta trylogia jest dużo gorsza w tym momencie niż trylogia Prequeli, która była wyśmiewana. W ogóle. Co za... Ponieważ trylogia Prequeli jaka by nie była, ale coś próbowała osiągnąć. Była jakimś. Ale Solo ostatecznie zgarnął niecałe 400 milionów dolarów. A potrzebował 500, żeby wyjść na zero. No ale to o to chodzi. To o to chodzi, że w momencie, w którym kręcisz film, który potrzebuje pół miliarda dolarów, żeby zarobić na siebie, no to, ale to wiesz, przestajesz to jest decyzja, w ogóle ten film. To jest decyzja ta, ta, taśma że filmowa. Ktoś w ogóle do niej przychodzi, mówi, że potrzebujecie, żeby, żeby nakręcić ten film. Czy może nie taśma filmowa, ale to, co na niej utrwalasz, jest w ogóle ostatnią rzeczą, o której I ktoś ci myślisz. ktoś mówi 300 milionów dolarów, a mówi dobra. Y, y, podejmujcie decyzje y, nieszablonowe, zróbcie z tego, co tam Dobra, sobie chcecie. Ale na tym polegały potknięcia. Znaczy, można i... zrobić, jak się robi film za, nie wiem, pewnie kilkadziesiąt milionów dolarów, a nie okay, za. Okej, ale na tym polegały potknięcia filmów e, prequeli e, Gwiezdnych Wojen. Ja ci powiem tak, że nie byłoby Red Letter Media, nie byłoby całej tej krytyki, nie byłoby, gdyby to była ta nowa saga, ponieważ ta nowa saga jest tak mdła. I tak zrobiona po prostu, to się mówi po angielsku: By the numbers. Były kiedyś w takich Klanowa albumach saga? Ta obecna, o, ta która, mm. o której zakończenie rozmawiamy, były kiedyś w albumach dla dzieci, takie e, rysowanki, że miałeś od jednego tam do jakiejś cyfry, że łączyłeś kropki, i z tego ci się układała jakaś większa całość. nie? Kojarzysz to? Mhm. To tym są <laughs> po, te filmy. Kropki. Tak, początkowo, po, tym są te filmy, że po prostu ktoś. Planuje coś, ale to musi być dokładnie tym i niczym innym. A George Lucas, e, czy mu się udawało, czy mu się nie udawało, on w momencie, kiedy on kręcił te filmy, też kręcenie filmów w 100% na green screenie nie było, e, było czymś nowym. Podjął to ryzyko, wyszło jak wyszło, ale podjął to ryzyko. Przynajmniej te filmy są jakieś. Te filmy są takie, że ja z przebudzenia mocy, tak naprawdę, jak się nad tym zastanawiam, to, to w ogóle nie. musi upłynąć czas, bo one się nie upłyną w czas czasie, koper. albo się zrehabilitują, albo będziemy mogli z nich znowu zrobić yy, z trzech jeden yy, dwugodzinny film, bo. Minie ten czas, kiedy będziemy mogli stwierdzić, no tak. to był obciach, a to, to jesteśmy w stanie odsiać. Te filmy są tym, czym jest bitwa pięciu armii dla gwiezdnych wojen. To znaczy, są filmami, które, są, są które by mogły nie powstać. Nikt by nie miał z tym problemu. I najlepszy, najlepszym e, dowodem tego jest to, że żaden z tych bohaterów, ani żaden z tych aktorów, którzy grają obecnie. Poza tymi, którzy mają karierę po, jakby z boku zupełnie tego. To, to nie jest tak, że oni jakoś coś w ogóle zrobili. Tak jak ten Hayden Christensen, że on już chodzi... w niczym nie może grać po prostu, bo ludzie go jak spotykają go na ulicy, to rzucają w niego śnieżkami, a akurat bo go nie znoszą, bo on zabił Wejdera i Anakina Skywalkera, ale mają jakoś są. Za zainwestowali emocjonalnie w to. Ja podejrzewam, że e, ludzie, którzy nie są fanatykami Gwiezdnych Wojen, jakbym spotkał tego kolesia, który gra Fina, albo tą dziewczynę, która e, jeszcze Rej, to wiesz, Rej zagrała w ekranizacji e, Agaty Christie, nie? I ja ją lepiej pamiętam z tego kurde pociągu stojącego w śniegu ni, ni, niż z tych filmów, gdzie dla mnie to jest po prostu e, dziwaczne. Czy, czy mm -hmm. cała menażeria tych postaci o, po, pomijając o Oscara Isaaca, który zagrał w... E, e, Inside Louis Davis, który w ogóle ja czytałem w ostatnim czasie parę zestawień. Co jest Granada Davis? Tak, najlepszych mm. filmów dekady, i on jest w, w każdym Co w te 60. Stary, to jest dobry film, nie? Chrapałem na to jest. To jest dobry film, ale kurde, czego ja w tym. Nie wiem, obejrzałem go nie do końca i jest jakaś scena, która po prostu. Nie, Co nie, jest nie grana Davis? No. Nie rozumiem tego zupełnie. Poza Kylo Renem. Je, to jest. To, to jest oh. Tak, Adam Driver. On po prostu i, jest i magnetycznym typem, no. Ale on jest po prostu jak wyjęty z tych Gwiezdnych Wojen, które miały sens. A śmiano to, się? A śmiano się z niego? Ale, to, ale widzisz, śmiali się z niego ludzie, ale przynajmniej się śmiali z niego. Reszta jest taka, no... no tak. Reszta jest w porządku. Reszta jest po wyrwana mekanie. z Disney Channel. No, to, o, o to chodzi. O to chodzi, że na tym polega też Disney Channel, że jest po prostu tak medułą, zrobioną według tych numerków ro rozrywką, że Zupełnie nawet, to nie jest to, że nie nienawidzisz tego, albo kochasz to, po prostu są to obrazy migające w twojej, że Gwiezdne Wojny oryginalne, ktoś przywołał to w swojej recenzji tej, tej najnowszej części, że Gwiezdne Wojny, która ostatnia część jest po prostu akcją, a co, co jest jeszcze interesujące, ten film się zaczyna in media res, czyli, że już coś się wydarzyło. I żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło wcześniej, no że jesteś w stanie zrozumieć, jakby, jakie to ma znaczenie. A po prostu już po, to, co się w ostatnich zwiastunach okazało, Nie, że powrócił. będzie wydana książka, która Aha. będzie opisywała, co się działo między ostatnim Jedi a, a, a tą nową, nową, no bo taki jest model biznesowy, więc to się... Czy wszyscy wszystko powinni być musi, e, musi 30 lat starsi? I już nie pamiętać, co się wydarzyło. Co Mniej więcej. Ale, że ten film praktycznie od pierwszej do ostatniej sceny jest zaplanowany jako akcja, że ma się dziać. I w tym jest też najlepszy J.J. Abrams. Że przy czym ludzie przywołują. Właśnie recenzja, którą, którą przywołuje, przypomina, że scenami, które są ikoniczne w Gwiezdnych Wojnach, są często sceny, które. Jak grają w szachy w Sokole milenium? Jak siedzą u tego Obi-Wan Kenobi'ego, kiedy to nie się są pierwszy raz spotkali, sceny. Oni to pokazali w... też. Z tego powodu one się pojawiły, że. Była to, był to efekt specjalny, który ktoś uważa, że warto nie, było pokazać. Bo nie, był... no wiesz, mi, mi chodzi nie, nie o samą scenę grania w szachy, bo ona się w ogóle pojawia dopiero w tej Extended Edition, ale chodzi mi o tą scenę, gdzie oni gdzieś lecą akurat i rozmawiają, że zamiast e, pokazywać w napisach albo w tym, że ktoś przychodzi i mówi, lećcie na tą planetę, bo tam się coś znajduje ważnego, że dawali miejsce, gdzie wiesz, scena... W... No ale przecież ale Gwiezdne Wojny to, to był ten film, który na samym początku. tak, poprzez tak, tak, tak. napisy o no ja powtarzają, powtarzają to w każdej kolejnej części z coraz mniejszym sensem. W prequelach te to słynne. taki mały, słynne to się wprowadzenie... <kluzma> no tak, bo, że nie nadążałem z <gluzma> Nie nadążałem czytaniem tak. i musiałem się pytać yy, mamy, co się wydarzyło. Co, yy, co powinien wiedzieć. Nie? Gdy... Na, naj, najsłynniejszym przykładem tego jest yy, pierwszej tam nie przebudzenia mocy, tylko. Yy, gwiezdne jaja. Nie, mrocznego widma. Tak? Czyli pierwszej części prequeli, która zaczyna się tymi napisami, które opowiadały o jakimś tam, nie wiem, wojnie celnej, czy czymś takim, tak, tak, że, tak, tak. że wszyscy od razu, no, okej, okay, <laughs> okay, dobra, to dziękuję w takim razie, po to właśnie przyszedłem na Gwiezdne Wojny, żeby opowiadać, żeby oglądać film o, o, o wojnie celnej. Tak, Więc... tak, bo tam były takie motywy też, później też było, że ktoś jest jakimś... E... Handlarzem jest jakieś embargo. No to tak, było, tak, tak, tak. tak. No, 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 to też, no, krytyka, ale to, ale to była odważna decyzja, czy ona wypaliła, czy nie, ale to była jakaś decyzja, która nie, nie była czymś, że okej, okay, to ludzie lubią jak im mruga w oczy. Przy czym? Ja nie hejtuję gwiezdnych wojen, na przykład. Bo... zobaczyć, zobaczyć, wiesz co jest <laughs> ciekawe? Nie wiem. Czy pójdziesz obecnie. do kina? Czy siądziesz przed ekranem i będziesz Wiedźmina oglądał? Bo to się zbiegło w czasie. Wiesz to, ja niestety wobec obu, obu tych e, Pas? premier... Nie no, po, ob, nie obejrzę pewnie w piątek em, Wiedźmina, ale, no nie, ale obejrzę. No nie 8 godzin, wiadomo, że nie 8 godzin, nie? Ciurem, ale... No nie no, no ale... A, bo to się wszystko pojawia od razu? Jak Niemożliwe to? chyba. Tak? Wszystkie, wszystkie e, odcinki się pojawią no, w to byłby chyba tak? pierwszy serial, który nie pokaże. No nie no, bo całości, Netflix, to, to jest produkcja Netflixa, więc rzeczywiście oni, bo oni, oni tak nie pokazują produkcji, tak jak, nie wiem, Better Call Saul, czy... Ale pojawił czy... się Better Call Saul, chyba, nowe odcinki. Nie, jakoś na początku przyszłego roku ma być. A To Aha. pewnie denerwuje mnie, bo wybiegnę zaraz z tego Bo, ja, bo ja widziałem, y, że tam nowe odcinki. W sensie, y, pojawił mi się kafelek, że... Tak? No Ale to to, s, to sprawdzę. E, w każdym razie... E, Gwiezdne Wojny, o tym mówiliśmy przez ostatnie... E, 25 minut. Tak, także... No, dajcie znać. Na Rozmawiałem ostatnio z naszym wspólnym Facebooku. przyjacielem Marcinem o tym, że to jest film, idziesz do kina i wydajesz te 30, teraz często 40 zł na film i idąc na film typu The Lighthouse, masz film, w którym te twoje 30 zł kupuje ci 10 milionów dolarów filmu. Idąc na Gwiezdne Wojny, masz film, w którym kupuje ci to 600 milionów dolarów filmu. I w każdej klatce, w każdej sekundzie tego filmu to widać. Że ja nie mogę się przyczepić, a nie mogę nic powiedzieć o perfekcji maestrii i pracy ludzi, którzy, którzy przy tym filmie pracowali. Ponieważ ja też to jest nie, ale film ludzie absolutnie... nadal mają uwagi. No nie wiem, ostatni film był taki, że przecież Komandor Tarkin, ludzie uważali, że wygląda śmiesznie i że nie powinien się w ogóle pojawić. No to Carrie Fisher gra w tym filmie, nie? A jak dla mnie? To ja w ogóle, poza tym, że nie skleiłem, kto co to jest za typ, to w ogóle nie, nie zauważyłem, że Czy ty, on czy ty był... nie mówisz o Rogue One? To komandor Tarkin grał w Ostenę? Chyba nie, to w Rogue One no, ale grał. W z była, nich? No, ale no, to, to też... tak, była taka scena, że on wchodzi i nagle przenosisz się do serialu, po prostu animowanego, nie? Nie, 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 nie. No nie ja miałem, ja miałem takie wrażenie. A ja nie. E, e, idźcie... Ale tak samo w Irlandczyku też. Okej, okay, zauważyłem, bo. Może pamięć w okularach też nie żadeni... oglądać ziomek. Ja mam skorygowaną wadę wzroku i hmm. nie narzekam absolutnie. Mogę siedzieć w ostatnim rzędzie i widzę napisy. W domu w ostatnim rzędzie? Yy, w domu mogę mieć też da daleko telewizor, i nie przeszkadza mi to. Spoko, to po polecam się przebadać jeszcze raz, bo kuję to w oczy często. Ale mówię, może ja mam tylko z tym problem. Ja tego Alita Battle Angel, który jest filmem. Opartym na tym, że jakby wchodzisz kiedyś, w to kiedyś i. się się mówiło, że nie kupuj telewizora z tam HD, czy z odświeżaniem za wysokim, bo będziesz wszystko oglądał, jak będzie wszystko jak wyglądało serial. jak seria. No tak jak z hobbitem było. No właśnie. Nie wiem, kto tak miał, bo można było sobie trochę ponarzekać, ale tak naprawdę. Teraz można filtry włączyć, tam sobie ustawiasz, ja w swoim telewizorze też tak mam, że jak sobie ustawię tam na. na... Co ci drażni, Co cię denerwuje? Zauważasz? Nie, ale no... mam, mam różnicę między, jak sobie ustawię, tam jest gra albo TV, mhm. e, a jak zmienię na film, to rzeczywiście e, wygląda e, to trochę. to masz no, plazmę w ogóle, tak? Tak, to w ogóle też na, na, na plazmie to jest jeszcze inna sprawa. Ślepy zaułek. Tak, ale ja lubię takie motywy. Poza plazma zasadniczo, e, jej problemem nie jest to, że jest gorszą technologią, tylko jest droższą technologią zabijamy, i bardziej zawodną do te technologią. Sprzejdziecie taką wiązką plazmy. Koper od czegoś trzeba umrzeć. Dobra, e, czy my się w ogóle żegnamy, Koper? Chyba już nie mamy tak naprawdę nic więcej do powiedzenia, a gadamy od e, przez 40 minut już o plazmach. E, o gwiezdnych wojnach. No, możemy tak. jedynie powiedzieć, e, ja wam polecam. Jest no. jeszcze film świąteczny na Netflixie Klaus. O Animowany, Mikołaju, tak. Mm -hmm. Który polecam, fajny jest. Można obejrzeć sobie z dubbingiem polskim. Ja filmy kreskówkowe, nie przeszkadza mi dubbing w oglądaniu ich, bo też nie, nie, nie odróżniam aktorów po głosie bardzo często, więc jakoś czy to jest. Tom Hanks, czy to jest yy, Paweł Wilczak? To ja, ja chciałem w takim razie dorzucić jeszcze, że do naszej recenzji Irlandczyka, że polskie napisy e, Netflix trzyma poziom, jak zawsze, były absolutnie beznadziejne. I e, ja nie wiem, mam na Twitterze ludzi, którzy tłumaczą tego Netflixa, i, i oni. Nie mogąc przykład? mówić wiele. Proszę. Przykład? Nie chcę mówić, bo oni sami niechętnie o tym mówią, bo pewnie mają podpisane wiesz kontrakty. Ja które... to nie zauważyłeś nic, e, o czym a, Nie, powiedzieć? przykład. E, przykład jest, e, nie, nie pamiętam dokładnie, ale jest tak, że e, przy okazji chyba Kennedy'ego mówią, e, że jest odwrócone zupełnie proporcja, czy ktoś mówi, że tam nie wiem, e, kilka lat minęło, a jest przetłumaczone, że kilkadziesiąt lat minęło. Jakby, że, so, że są rzeczy, mhm. że jeżeli rozumiesz, co mówią i czytasz napisy. I widzisz różnicę, i mówisz sobie, OK, jest źle przetłumaczenie, to nie ma problemu. Jeżeli masz włączone napisy po to, żeby rozumieć, ponieważ nie rozumiesz, co mówią, no to jest duży, duży problem. I Netflix utrzymuje ten poziom stale. To znaczy, ja tłumaczenia włączone... polskich filmów są beznadziejne. Polskich filmów? E, polskie tłumaczenia. Ja mam zawsze włączone filmów. napisy. W razie, gdybym właśnie nie gdyby się. Pojawił... Lepiej włączyć angielskie napisy, jeżeli się zna angielski, to wtedy rozumiesz wszystko, jeżeli nie rozumiesz mowy, a. To znaczy, one mi są potrzebne tylko po to, gdyby się pojawił wątek właśnie embarga, handlowej wojny, albo jakiegoś technicznego żargonu, którego mógłbym od razu nie skleić, żebym nie, nie musiał tego cofać, to tak, na wszelki wypadek. Ale łapię się na tym, że mi, mimowolnie właśnie tylko dlatego zauważasz. Błędy, bo masz włączone te napisy, i mimo tego, że rozumiesz, co mówię, mógłbyś nie mieć tych napisów. No to ale to wiesz, czytasz. Jest, mi, o, o, jest mi lżej po prostu. To jak zgadzam się z Tobą, ale w Irlandczyku mogę sprawdzić na przyszły tydzień, jest rzecz, która odwraca znaczenie zdania, które, które jest przetłumaczone. Ale powiedziałam, że kompletnie... gdyby było coś bardzo ważnego w tym filmie, jakaś to nie pozostawiliby tego jednej kwestii. Tylko nie wiem, powtórzyliby to trzy razy, żebyś. Żeby, no gdyby to była rzecz, która tak bardzo wpływa na fabułę, a nie tylko nie, do tego, że. Nie wpływa na fabułę, ale y, no, odwraca znaczenie tego. I to są oczywiście drobne rzeczy, no, ale napisy powinny być do filmu zrobione perfekcyjnie. No I mam wrażenie, mi się że to widzieć y, kiksy w napisach, ale teraz nie jestem w stanie przytoczyć żadnego z nich, więc wydaje mi się, że nie jest aż takie ważne y, kiksy w tłumaczeniach zdarzają się. Często można znaleźć w sieci fantastyczne tłumaczenie dialogu z filmu True Romance, gdzie Drexel rozmawia z ziomeczkami o kulisach Alkowy. Jest to tak niecenzuralne, że... On... Nie przewujemy. Wesołych świąt, Koper. <grystanie> Wesołych świąt, Maciek. Wesołych świąt również Wam. Życzymy udanych, spokojnych. Nie przetracie ich z Miksem czy czymkolwiek. <grystanie> okay. Bo tam jest. A, no tak. Jeżeli, jeżeli będziecie mieli dość siedzenia przy stole, to idźcie do kina, posiedzicie przed ekranem. Uczta kinowa, lżejsza dla wątroby niż uczta... Majonezowa. Majo... Majonezowa. Sałatka świąteczna, taka sama jak si sałatka wielkanocna, taka sama jak sałatka wiosenna, ta sa taka sama jak sałatka inna. Słyszymy się za dwa tygodnie, 2 stycznia, e, moi drodzy. Trzymajcie się e, i oby ta kolejna dekada była je jeszcze lepsza filmowo niż... Ojej. No, yeah, yeah, yeah. Pa! Elo. Radio Campus.